Jezus, Maryja i Józef. Rodzina napełniona Duchem Świętym. Ołtarz główny. Rodzina według zamysłu Boga. Z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej idziemy do ołtarza głównego Bazyliki Archikatedralnej. Po drodze mijamy kaplicę Najświętszego Sakramentu, która jest gruntownie odnawiana. Przybliżając się do ołtarza, podziwiamy jego wielkość, majestat i piękno. Ołtarz składa się z 3 części i poświęcony jest Świętej Rodzinie z Nazaretu. W środku ołtarza znajduje się postać Jezusa, Maryi i Józefa, a na skrzydłach ołtarzowych po prawej i lewej stronie przedstawionych jest 6 obrazów z życia Świętej Rodziny. Zauważmy, że Jezus, który jest w samym centrum ołtarza, trzyma Biblię i ze stanowczością patrzy przed siebie. Chce nam przez to powiedzieć o konieczności głoszenia Ewangelii współczesnemu światu i życia zgodnego ze Słowem Bożym. Słowo Boże mówi nam, że każdy mężczyzna jest powołany do tego, by być tatą, a każda kobieta do tego, by zostać mamą. Połączeni ze sobą nierozerwalnym węzłem małżeńskim, który Pan Jezus podniósł do rangi sakramentu małżeństwa, dają początek życiu rodzinnemu. Przykład Maryi i Józefa, których postaci są przy Jezusie, przekonują, że żadne przeciwności nie zaszkodzą życiu rodzinnemu, jeżeli dom rodzinny będzie budowany na trwałym fundamencie słuchania Pana Boga i zachowywania Jego przykazań.